Dobra, dzień doberek. Dzisiaj całą ekipę z Jankiem, znajomymi, Grzesiem. Tu jest cała ekipa, jest? Ekipa ludzi, która nie potrafi usiedzieć na dupie. Idziemy w górki. Pierwsza nasza stacja dzisiaj, Tama Derwent, do Derwent Reservoir. Ludzie biegają. 11 osób nas tu jest, wszyscy zawinięci. Także zapowiada się sympatycznie. W okresie II wojny światowej nad tą tamą przelatywał bombowiec, jeden z bombowców dywizjonu 619 i robili tutaj treningi z rzutu bomby. Oczywiście bomby nie zrzucali. Trenowali do ataku tamy jednej, która była w Niemczech. I tak, jakiś tam był to stronghold niemiecki. I tutaj po prostu trenowali. Nadali taki synonim, taki nickname, przepraszam, tutaj temu przedsięwzięciu The Dumpster, czyli śmieciarka. Nie wiem, chyba nie wyrzucali śmieci z tego bombowca do tego rezerwatu, ale jest pięknie tutaj. Dobra, lecimy dalej. Ta tama była zbudowana przez ponad 2700 osób. Było wiele ofiar tutaj, które pospadały z różnych kondygnacji albo po prostu zostały przygniecione jakimiś kamlotami, bo był to monotonny proces budowy tego molocha. Wiele hrabstw jest zasilanych... A, Marta. Ta tama, Ladybower Reservoir, Derwent Reservoir, jaki ten trzeci się nazywa? Holden Reservoir. Te trzy rezerwaty wody mieszczą 50 milionów metrów sześciennych wody, kiedy w pełni operują. Tutaj mówię o opadach deszczu i o systematycznym odprowadzaniu. To maksymalna pojemność to jest 50 metrów sześciennych wody. 50 milionów metrów sześciennych wody. Jakie hrabstwa zasila? Leicester. Także jeżeli jesteście w tym rejonie i właśnie pijecie herbatę, to wodę macie stąd. Naprawdę robi wrażenie. I bardzo ładnie szumi ta woda. Dobra, lecimy dalej, może jakieś ujęcia tutaj? Będą chyba jakieś ujęcia. Leci dron, więc chyba będziemy mieli ujęcia. 2 stycznia, a my już łazimy. Dla naszych 2 kamerzystów tutaj. Janek Włóczykij, Grzegorz Tokarczyk, dam linka. Chłopaki robią kawał dobrej roboty. Niedawno byli w Szkocji na... Znowu Marta. Ta wasza wyprawa to takie sanatorium w Szkocji było, nie? Tam idzie Marta gdzieś. My odbiliśmy od grupy ze względu na deficyt mojej kondycji. Brak. Ale jest kondycja, nie? Tylko że jest jej brak. I robimy sobie detour naszej wycieczki. Jedziemy na Snake Woodlands. Dawno żeśmy tam dawno nie byli, Trigger alert. Nie byliśmy tam dawno. Tam był nasz pierwszy oficjalny wilczy szlak z Robertem i jedziemy sobie tam na kawkę połazić. Zjeść zupkę chińską i podelektować się pogodą. Po prostu tempo i taki troszeczkę teren w tą stronę to nie jest na moje kolano i na moje plecy. Plecy mnie bolą przez to, że chodzę troszkę inaczej ze względu na kontuzję kolana. Dobra, nie tłumacz się, po prostu... Tłuścioch jestem i tyle. No. Ale wiecie, 2023, nowy rok, nowy ja, bla, bla, bla. Jak ktoś ogląda nasz kanał, ze względu na mnie i na Martę, to dzięki, ale jak nie ze względu na nas, to chociaż ze względu na takie widoczki, jak tu jest fajnie, nie? Nie? To ciśniemy na starą miejscówkę. Parking jak zwykle zawalony po brzegi. Zaparkowaliśmy auto w kałuży. ale buty z Lidla zdają egzamin. Mi zaraz telefon padnie, więc będę nagrywać tutaj Marty telefonem. Bye, bye. No i jesteśmy w Snake Woodlands. To taka nasza pierwsza miejscówka chyba, do której za każdym razem wracamy, jak nie mamy zbytnio planu. Pierwszy camping na dziko był tutaj. Tak. Tak. W ogóle. No tak. No tak. Stałeś kiedyś na dziko? Nie, tutaj pierwszy raz. Tak, tu pierwszy raz. Tutaj pierwszy raz z wilczym szlakiem. Później żeśmy sami raz przyjechali targ wypróbować. Następnie przyjechaliśmy ze znajomymi na taki krótki piknik. Później znowu tu byliśmy z takim naszym znajomym z naszego zeszłego miejsca pracy, z Robertem. Pozdrawiam, ale nie wilczy szlak. Też Robert, ale inny. Fajnie było. Żeśmy spali tutaj jeszcze później? Nie. Żeśmy zaraz kopa w dupę dostali. Ale zauważyliśmy, że bardzo dużo wycinają tutaj tych drzew. Albo są to drzewa zasadzone po to, ażeby je wycinać, albo po prostu chore były. Nie wiem, nie znam się. Dobra, tuptamy sobie dalej. Marta słusznie zauważyła, że tutaj poprzez wycinki drzew troszeczkę się inaczej niektóre ścieżki ułożyły, ale też przez to potworzyły się nowe koryta rzek i automatycznie idzie się tędy zupełnie inaczej niż się szło kiedyś. Tak, jakbyśmy nie wiedzieli, że jesteśmy w Snake Woodlands, to wydaje mi się, że no są takie jakieś tam, wiadomo, miejsca, gdzie człowiek będzie wiedział, gdzie jest, ale niektóre miejsca, jak się idzie, to takie wow, że tu byśmy byli parę lat temu, a teren zupełnie wygląda inaczej. Ale co za widoczek. Nie, dokładnie mówię tutaj o Marcie. Właśnie chciałem, my się jak łyse konie znamy, bo chciałem właśnie coś teraz lekko sporośnego powiedzieć. Ciekawe jak wygląda ten wodospadzik teraz tam, to znaczy ten strumień tam. No. Taka mała sugestia dla Roberta. A może by tak latem albo, no nie wiem, późną wiosną, jeszcze zanim meszki zjadłyby nas żywcem, zrobimy powrót do korzeni w Snake Woodlands. Tylko trzeba najpierw zwiad wysłać Janka i Grzesia z dronami, czy nie ma tu żadnych rangerów w pobliżu. No i jesteśmy na naszej oryginalnej miejscówce z pierwszego wspólnego wypadu z wilczym szlakiem. Troszeczkę ten wodospadzik taki wezbrał. Głośny jest. Pamiętam jakby to wczoraj było, żeśmy składowali drewno. My z Martą rozbiliśmy namiot chyba tutaj. Tutaj był Sebastian Kubiszyn ze swoim tarpem. Robert miał tam swój tarp rozłożony. I fajnie było. Góralskie prześpiewki przy ognisku. No i tu się wzięła ksywka moja, Jarpen. Urodziła się. Rysiek nadał ksywkę. Czekaj, jak Kamila w paprotki wpadła gdzie? No tam gdzieś Kamila w paprotki wpadła w nocy, jak poszła za potrzebą. A my sobie wypijemy kawkę, zjemy sobie zupkę chińską. Kawka obowiązkowo, kubka wilczego szlaku. i zobaczymy, co dalej przyniesie nam Janek. Nasz obóz na zupkę i kawkę. Piękna pogoda dzisiaj jest. Padł mój telefon, korzystamy z Marty telefonu. Zrobiliśmy sobie... ja mam beef stroganoff tutaj z kuchni Gordona Ramsaya. Ja mam zupkę tajską. Zupkę tajską od Jamiego Olivera. Zjemy, wypijemy, obgrzejemy się tą zupką. Chyba będziemy zrywać beret. Znaczy uciekać do domu. Nie wiem, chyba że jedziemy gdzieś dalej. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, salut. Zimno. Dobra, powoli zbieramy się w stronę naszego wehikułu. Marta prowadzi, zupka zjedzona. Fajnie jest czasami wrócić w takie miejsce, w którym się już było wielokrotnie, na wspominkę. I żeby na przykład nowe wspomnienia sobie zgromadzić, na przykład takie, że Marta dzielnie nas dzisiaj spakowała i po raz kolejny zapomniała łyżeczek do zupki chińskiej. No ale ja jedną zapasową miałem ukrytą w plecaku. Także uratowałem sytuację. Dobra, kończę ten wideosik. Miał troszeczkę inaczej wyglądać, ale wyszło jak wyszło. Jak się podobało, to dawajcie nam lajka, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Alona jest słodka.